Cześć, witam Was, to jest Gracjan. Dzisiaj chciałem powiedzieć na taki temat tolerancji, ponieważ ostatnio oglądałem taki filmik, w którym się wypowiadały dwie osoby, które wcześniej znałem, że dużo mówią na temat tolerancji. Natomiast po prostu widać, że dużo mówią na temat tolerancji, ale o tolerancji po prostu nie mają kompletnie pojęcia. Ponieważ chyba myślą po prostu, że tolerancja to dotyczy tylko ich. Że tolerancja tylko jest po to, żeby po prostu ich tolerować. Natomiast oni po prostu w tej rozmowie krytykują innych. I na przykład czepiają się kogoś, kto ma inne zapatrywania muzyczne, inny gust muzyczny, że na przykład po prostu lubi inną muzykę niż im pasuje. I po prostu o takich osobach, które mają inne gusty muzyczne, mówią, że coś tam takiego było, że porównywali po prostu do jakiejś tam gorszej muzyki, gorszych lotów i tym podobnie i różne tam inne rzeczy. Jeszcze w dodatku skrytykowała jedna z tych osób, bo jeszcze ta druga osoba jeszcze była w miarę okej. Natomiast ta druga osoba jeszcze bardziej mnie zdenerwowała, ponieważ na przykład coś powiedziała na temat lidera zespołu Ich Troje i jeszcze w dodatku na temat tej muzyki coś negatywnego powiedziała. Ja oczywiście nie jestem jakimś takim zagorzałym fanem zespołu tego, ale mówienie i krytykowanie jakiejś muzyki, no to jest po prostu nie okej. Zwłaszcza, że przecież ten zespół po prostu ma rzeczywiście niektóre takie dobre przeboje, jak na przykład już kultowa piosenka Keine Grenzen, która jest po prostu rewelacyjna i super i okej. Tenże krytykowanie i nazywanie kogoś i to jeszcze najgorsze, że to osoba powiedziała i to robi osoba, która dużo mówi o tolerancji. No to jest po prostu, dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, po prostu jak ktoś, kto dużo mówi o tolerancji i namawia innych ludzi do tego, żeby byli tolerancyjni, to taka osoba po prostu krytykuje inną muzykę. Ale ta taka osoba, która krytykuje inną muzykę, to ona też będzie krytykować inny na przykład styl ubierania, będzie ona krytykować inny styl na przykład jedzenia i różne inne jeszcze rzeczy będzie krytykować, które po prostu jemu nie pasują, a on uważa po prostu, jak coś jemu nie pasuje, to trzeba to krytykować, a jak coś jemu pasuje, to wszystkim innym ma się też to podobać, a jeśli nawet komuś się nie podoba, to ma być tolerancyjny dla niego za to. No to jest po prostu pomieszanie pojęć. Po prostu pomieszanie pojęć i naprawdę osoby, które dużo mówią o tolerancji, to powinny po prostu też myśleć o tym, żeby nie tylko była tolerancja dla nich, ale również same też powinny mieć chociaż odrobinę tej tolerancji w sobie. Natomiast okazuje się, że po prostu niektórzy po prostu są po prostu, myślą po prostu tylko o sobie. Po prostu to jest myślenie tylko o sobie i wszystko robienie pod siebie robienie. W ten sposób nigdy nie będzie w porządku i nigdy nie będzie okej, jeśli po prostu będzie się krytykować innych ludzi za inny styl muzyczny, za inne gusta muzyczne, czy za inne hobby, inne upodobania, inne zainteresowania. No to jest w ogóle
pomylone, coś takiego, jeśli ktoś krytykuje kogoś za inne upodobania, za inne właśnie gusty muzyczne. A muzyka jest najprzeróżniejsza, różna jest muzyka i powinna być różna muzyka, a nie jakaś tam, o, taka, taka, siaka i koniec. Nie, muzyka powinna być najprzeróżniejsza i taka, i siaka, i owaka. Mi na przykład się bardzo podoba muzyka disco polo też. Oczywiście nie jedyna jest taka muzyka, która mi się podoba, ale ta muzyka też mi się bardzo podoba i jest super i okej. Okay. I różne trendy muzyczne mi się na przykład podobają. Pop, country i rock, i takie, i siakie, i owakie. Ale oczywiście wiadomo jak jest, że czasami wykonawcy wyjdzie coś lepiej, jednemu wyjdzie coś lepiej, jedna piosenka znaczy się wyjdzie lepiej, inna gorzej. Także zawsze po prostu trzeba wybrać sobie coś, co najbardziej się udało, co jest najbardziej takie fajne. A wiadomo, zazwyczaj tak jest, że coś jest lepszego, coś jest gorszego, ale nie można po prostu czegoś krytykować tak o w ogóle całość. Wiadomo też, w każdej muzyce, po prostu w każdym trendzie muzycznym są kawałki lepsze i gorsze. Coś się bardziej udało, coś się mniej udało. Ale tak jak właśnie mówię, że takie klasyfikowanie i krytykowanie i mówienie, że coś jest w całości złe, coś jest w całości nie okej, czy coś innego, no to jest po prostu mija się z celem. To tak samo jak ja na przykład nie lubię jakiejś tam, na przykład nie lubię jakiejś tam potrawy, na przykład nie lubię kaszy i już bym mówił na przykład, że kasza jest do niczego i kasza jest tego i to po prostu to po prostu by dowodziło jaki byłbym nie w porządku. Ale tak nie robię, więc jestem w porządku. Pozdrawiam wszystkich i na razie. Cześć, bye, bye.